na ścieżce, na której się znajdujemy aktualnie budowanej, to jest ta od Słubic, od ulicy Sportowej, biegnąca do Drzecina, do Rancza. Na prawie 4-kilometrowym odcinku łączącym Słubice z Drzecinem powstaje droga dla samochodów osobowych i ścieżka rowerowa. Jezdnia będzie miała 3,5 metra szerokości. Ścieżka rowerowa, która powstaje obok, szeroka będzie na 2 metry. Inwestycja połączy się z wybudowanym w ubiegłym roku ponadkilometrowym odcinkiem ulicy Szkolnej w Kunowicach, obok której też jest ścieżka rowerowa. Mieszkańcy i Słubic, i Drzecina, i Kunowic, i wszyscy przyjeżdżający do nas będą mogli cieszyć się nową drogą i pięknym terenem rekreacyjnym, bo jak widzimy, wokół są same lasy, więc myślę, że to jest wspaniałe miejsce do uprawiania turystyki rowerowej, ale i także spacerów. Na razie biegnąca na skraju lasu droga i ścieżka rowerowa będą kończyć się przy Ranczu w Drzecinie. W następnym etapie wszystko zostanie przedłużone do centrum tej wioski. Dzieci, rodzice bardzo chętnie takie właśnie plenery turystyczne mogliby wyjeżdżać. Tam na pewno zapewniam, że też są bażanty, że jest dużo ptactwa. Rodzice by uczyli dzieci. Dla mnie osobiście i myślę, że dla wszystkich mieszkańców tutaj Drzecina, uważam, że na pewno byłaby ta ścieżka potrzebna. To jest właśnie bardzo dobry pomysł, bo ktoś nawet czy do Słubic, czy na cmentarz może sobie rowerem, czy nawet spacerkiem się przejść. I to jest bardzo dobry pomysł, bo nawet o to właśnie sama osobiście zabiegałam. Jak były zebrania, to właśnie cały czas o tym mówiłam. Myślę, że to jest rewelacyjny pomysł. Mamy sporo dzieci tutaj w Drzecinie, więc myślę, że dzieci z tej przyjemności będą korzystać na 100%. Także rewelacyjny pomysł. Jak mówi burmistrz Słubic, z inwestycji też mogą się cieszyć zmotoryzowani. Widzimy zresztą, co się dzieje. Często jest droga wojewódzka w Kunowicach zablokowana przez samochody ciężarowe chociażby. To będzie taka również droga alternatywna dla mieszkańców Kunowic, aby swobodnie mogli dojechać do Słubic, dla mieszkańców Drzecina, aby swobodnie mogli dojechać do Słubic. Koszt budowy drogi wraz ze ścieżką rowerową, która połączy Słubice z Drzecinem, to 7 400 000 zł. Na ten cel gmina dostała prawie 5 milionów rządowego dofinansowania. Planowo inwestycja ma być gotowa na początku lata tego roku.